Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku, gdzie rozbieramy naszego diesla. Dziś zajrzymy sobie do kolektora ssącego, a przy kolektorze ssącym jest zawór EGR. Jak widzieliście w poprzednim odcinku, podczas demontażu turbosprężarki zdemontowana też została rurka, która doprowadzała z kolektora wydechowego spaliny do naszego EGR-a. Ten EGR nie był zaślepiony, więc jestem w 100% pewny, że w środku będzie dość duża ilość nagaru. Podczas demontażu tego kolektora powiem Wam, dlaczego ten nagar tam się znajduje, dlaczego warto zaślepić EGR-a i sami zobaczycie na przykładzie tego silnika, który już jakiś tam pewnie duży przebieg ma, jak to rzeczywiście wygląda, jeżeli chodzi o kolektor ssący oraz te kanały, które doprowadzają powietrze do komory spalania. Demontujemy. Tutaj wchodzi rura, która biegnie od turbiny. Tutaj mamy zawór EGR, który jest sterowany podciśnieniowo. Zapytacie, co to jest? Moi drodzy, to jest klapa gasząca, również jak możecie tutaj na dole zobaczyć, tutaj wchodzi wężyk, jest ona sterowana podciśnieniowo. Klapą gaszącą dziś nie będziemy się zajmować, ja zrobiłem na temat klapy gaszącej osobny odcinek, w którym mówię, czy warto taką klapę gaszącą usuwać, czy jednak nie. Nadmienię Wam tylko bardzo szybko i w dużym skrócie, że nie warto tej klapy gaszącej usuwać, ze względu na to, że jeżeli turbosprężarka puści dużą ilość oleju, silnik się będzie rozbiegał. Wtedy tak naprawdę klapa gasząca jest to jedyny element, który nas ratuje. Wiadomo, jeżeli będziemy chcieli tą rurę dolotową zacisnąć, aby nasz silnik zdusić, zatrzymać dopływ powietrza, możemy się poparzyć. Dodatkowo, jeżeli mamy skrzynię biegów automatyczną, też będzie niemożliwe praktycznie zgaszenie tego silnika. Co innego w skrzyni manualnej, możemy próbować zdławić silnik biegami. Jest to dość ciężkie, bo nie dajemy gazu, a silnik chodzi na bardzo wysokich obrotach, po prostu zacierając się, ze względu na to, że tu jest zasilany olejem, a ten olej jest po prostu zasysany ze skrzyni korbowej, czyli z miski olejowej, bo turbina ten olej puściła. Więc klapa gasząca to jeden z takich bezpieczników, który powinien być na swoim miejscu i ja bym tego, w przeciwieństwie do EGR-ów, DPF-ów i innych tam rzeczy typu klapki w kolektorze dolotowym, nie usuwał. Bo tak jak Wam mówię, jest to w pewnym rodzaju bezpiecznik, który mamy w naszym aucie. W momencie, jeżeli turbina puści olej, silnik się rozbiega, ta klapa ma za zadanie ten silnik zgasić. Demontujemy kolektor. Dobra, moi drodzy, jak możecie zauważyć, nasz zawór EGR wraz z klapą gaszącą. Tutaj, jak widzicie, macie klapę gaszącą. Z drugiej strony, znowu tutaj widzicie, macie taki grzybek. Jest to zawór EGR. Na temat zawóru EGR są u mnie na kanale już chyba ze dwa odcinki. Po prostu za pomocą tego zaworu część spalin jest wpuszczana do naszego silnika, aby dopaliła się drugi raz. Tutaj, jak możecie zauważyć, jest rurka, która idzie bezpośrednio od kolektora wydechowego, wpuszczając nam spaliny do silnika. Tutaj za pomocą podciśnienia ten zaworek jest sterowany i on się otwiera lub zamyka. Sprawdźmy, czy ten grzybek działa. Jak widzicie, działa. Moi drodzy, ze względu na to, że ten zawór pełni taką, a nie inną funkcję,
Jak możecie tutaj zobaczyć, mamy nagar. Mała ilość oleju, która wpada z odmy do lotu, do tego spaliny zegiera i jak widzicie, macie taki, a nie inny obraz tej sytuacji. Tutaj to wszystko to jest nagar, zobaczcie. Jak możemy zobaczyć, to jest wszystko nagar. To tak samo wpadając zalepia nam tutaj kolektor ssący. Tutaj jak możecie zobaczyć, ja tutaj może jeszcze przyświecę Wam latarką, aby było to lepiej widać. O, jest tam wszędzie w środku nagar. Może tak będzie fajnie widać. Tutaj, z tej strony, zaglądając do tych kanałów, do środka, też możecie zobaczyć, ile tego nagaru tam jest. Ciężko to jest uchwycić w kamerze, ja jeszcze zaraz na stole Wam przejadę kamerą. Czyli tak jak przed chwilą mogliście zobaczyć, skąd ten nagar w kolektorze dolotowym się bierze. Mgiełka olejowa, która jest puszczona do lotu za pomocą odmy lub już delikatnie przepuszczająca turbina. Prawda jest taka, że turbina praktycznie zawsze delikatnie tego oleju puści. Do tego działający sprawny zawór EGR, który nie jest zaślepiony i z biegiem czasu właśnie ten nagar się zbiera skutecznie właśnie zwężając nam tutaj te kanały dolotowe, za pomocą których właśnie do komory spalania wpada powietrze oraz kanały, które mamy w naszym kolektorze dolotowym. Tak naprawdę wiele silników z dość dużym przebiegiem skarży się na powolną utratę mocy. Bardzo często w wielu przypadkach czyszczenie właśnie kolektora ssącego przynosi dość duże efekty ze względu na to, że ta moc się poprawia. Oraz też zacięty EGR potrafi nam dość dużo tej mocy zabrać. Zaślepiając EGR-a jest odczuwalne to, że dając gazu auto dużo lepiej nam jedzie. Dużo lepiej się rozpędza. Wtedy do komory spalania trafia nam czyste powietrze, a nie powietrze pomieszane ze spalinami. Sprawny zawór EGR to tak, jakbyście zjadali własne odchody. Brutalne porównanie, ale taka jest prawda. Jeżeli Wam się podobało, lajkujcie, subskrybujcie, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!